Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nieludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Łaskawy panie. Wiewiórki w okolicy widziałeś? Teraz to one wszystkie do wezimy poszły. Nie ludzie zatracone. Co myśmy im zrobili? Znalazłem miejsce, gdzie te kurwie syny człeka na tortury wzięły. Zakopali nieboraka po szyję w ziemi, żeby się ruszyć nie mógł. I łeb mu cały syropem klonowym wysmarowali. A nieopodal mrowisko było. Mrówy czerwone, jak kciuk wielgachne. Domyślam się reszty. Łaskawy panie. Bywaj. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem! Powstrzymajcie go! Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną.
Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Nie zostało mi wiele czasu.
strzyga zostanie odczarowana. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Nie martw się. Już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce... są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och. Nie myśl o tym. To nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę... To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu. Musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt. Tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. Zimno mi. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Do zobaczenia. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik. Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem. Wiesz, gdzie go znaleźć? Niestety. Thank you.
napił się. Łaskawy panie. Bywaj. Napiłbym się. Słucham? Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? 3. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie 3 sztuki smoczego snu. Weź je. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy.